pojawiasz się na ekranie. Grasz, można powiedzieć, chyba sam siebie, ale odpowiadałeś też za przygotowanie tutaj aktorów. Nie, za przygotowanie odpowiadali inni ludzie. Ja jedynie służyłem taką swoją radą, jak chodzi o może troszeczkę bardziej realność tego wszystkiego, prawda? Ale za przygotowanie odpowiadali inni. No jestem epizodystą, który wciela się w rolę trenera Mikołaja Różalskiego. Co byś tu powiedział o filmie Fighter, gdy po raz pierwszy przeczytałeś scenariusz tego filmu? Ja nie czytałem scenariusza. Ja jestem improwizatorem. Ja improwizuję. Ja biorę udział w rolach takich, w których ja nie muszę grać. Ja po prostu jestem, to jest moje życie, prawda? Całe życie jestem sportowcem, tak samo jak w filmie Diablo, był to film o jakichś tam łotrach i oprychach. Także ja nie muszę grać. Czyli rozumiem, po prostu wchodzisz na pełnej, ale jak byś ocenił chłopaków? Jak sobie dawali radę? Czy to na ringu, czy to w klatce? Progres, bardzo duży progres zrobili. Nie można powiedzieć, że zrobili jakieś nie wiadomo wow, bo nie można w ciągu krótkiego okresu czasu mieć nawyki i pamięć mięśniową taką, jaką my wyrabiamy w ciągu całego życia, ale zrobili bardzo duży progres. A pracy, jaką ja obserwowałem, jaką oni robią, że muszą grać, plus cały czas trenować, to jest bardzo ciężkie i naprawdę chylę czoła. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Fighter? Jeżeli ktoś się wychował w latach 80. i 90. i śledził amerykańskie kino sportu walki, to może sobie sam ułożyć jakiś tam scenariusz. Ponieważ nic nowego nie można wymyślić w tej kwestii, jedynie można sobie poskładać jakieś tam wątki i później, jeżeli się ktoś poskłada jakieś tam wątki, to może powiedzieć, o, to jest coś podobnego w takim filmie, tylko tego. Już na sam koniec, bo sama historia powstawania Fightera jest przede wszystkim fascynująca i szacunek tutaj dla wszystkich, że udało się ten projekt dokończyć, bo powstał w międzyczasie konkurencyjny. Miałeś okazję widzieć Underdoga? Jak go oceniasz z perspektywy widza? Nie oglądam takich filmów, ponieważ ja taki film to mam od 8 roku życia. Ja jestem w takim filmie. I po prostu nie tyle, że nie fascynują mnie takie filmy, co wiem, że w pewnych sytuacjach jest to przekoloryzowane, to tak by nie było, tak by nie wyglądało. Oczywiście obejrzę ten film, gdy będzie dostępny na DVD, tak? Ale do kina bym po prostu na momencie nie poszedł na taki film, bo nie.